Ludzie, co to jest? My nie pójdziemy chyba. Boże, co tam jest? Ależ okropne. Zobaczcie. Dobry wieczór, dobry wieczór. Nasi drodzy widzowie. Dobry wieczór. Z wami kanał Na Pozytywie, Wiktoria i Irina. I dziś непростий вечір в Любліні. І не просто ноць. А то ноць культури в Любліні. Так, і то є дуже цікавий день, який є тільки один раз на рік в червні. Ми не бачили в той рік ту ноць культури. В зашлим року не бачили. Ми не були ж ми блогерами в зашлим. Так, а тут тіли люди дійсно. Всіх покажемо. О всіх Сойренка, поведімо. І забачимо, чи всі люди влюблені в культуру. Але тут тіли люди, що мислимо, що всі культурні дуже. І то пійдемо, і зараз всі покажемо. І тут музика, дуже люди, дуже такі інсталяції пінкні. Всі місто є на старому місті Любліна. І ми. І ми, як завжди, тут. Ну то йдемо. Запрошаємо. На тих танцях когось не хватало у нас з Вікторією. Так, але нема ж такого вбрання білого зараз. Ні, нема ми. Але скоро бенджі. Так. Всі танчать, всі співають. Це ще цікаве тут сидіє. Дуже нам подобається. Таке є, що чуєш, що то є таке святове місце. Так. Ноць культури бенджі у нас весело. Так, 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 і тих такі. Дякуємо, бачимо. Бачимо. То є канал На Позитиві на Ютубі. Дякуємо. Тіли люди. Іренка, як завжди, є. Ідемо, тут тлуми люди попросту. Приїхалишми до старого міста бусом. І попросту з буса всі люди вийшли на старе місто. Видать, що тут є всі люди з Любліна. Такі тлуми. О, окропне є. Але мислимо, що цікаве. Люблін – місто інспірації. І то для всіх. Так. Попросту забачте, які тут колеги і які тлуми люди. Що то є? Йдемо далі. В всіх містах є свій дом культури, а в Любліні він є саме такий. Цікаво, що там музика є. Цікавого, аж ярмарка міні така. Всі йдуть на старе місто. Ось тут є інформація. І можна довідатися, що це тут є. Але як? О, тут цікаві люди такі є. Всі оператори є. Цікаве, тут є пункт інформації. Це є теж таке цікаве. Я мені все цього доброці я займі комі. А, то є таке. Жичення таке. Але для чого російською? А є російською і є по-польську.
to można wybierać dla siebie, czy nie. Zobaczcie, jak tutaj piękno zrobili, tak żeby ładno wyglądało, takie wszystkie kolorowe, takie wszystko ze światłem. Super jest, tak? Bardzo ciekawo i tyle tutaj ludzi, że nie możemy naprawdę kręcić tego filmiku. Ale pójdziemy dalej. Wielki. Daj mi żółty rysak. A zobaczcie, zrobili tutaj tak, że tutaj na ulicy jakby jest zielona trawa, a tutaj taki jakiś meduzy, Irenka, mówię, że to jest meduzy. A tutaj jest coś w ukraińskich kolorach. A tutaj wszystka ulica taka jest. Ale bardzo ładno wygląda. I zobaczcie, tutaj zielona trawa jest. Tak. Chcecie poleżeć. I tutaj nie ma kliszczy. Nie ma kliszczy, pospacerować. Ale teraz my mamy już od kliszczy coś. Tak. I coś bardzo dobre, myślimy. O, tutaj ktoś jest. Tak. O, tu nasze jurki. A, tutaj choinki. Tutaj ktoś gra. Siedzą. Tak, ładnie wygląda taka noc. Gdzieś przyszliśmy z ręka do jakiejś restauracji. Albo nie, musimy jechać. Zeszliśmy tutaj, ciekawa atmosfera. Tutaj można. Tak. Słuchajcie, taka swoja atmosfera jest. Oj, tutaj kolejka jest, jak zawsze w Polsce kolejki. A, tutaj wiem, gdzie jesteśmy, Irenka. Nie zgubiliś. Zobaczcie, co tutaj jest. Tak, myśleliśmy z Irenka, że będzie dużo ludzi na Starym Mieście. Ale że tak, że nie można tutaj będzie chodzić, takiego nie myśleliśmy. Ja zabyłam w domu telefon. Tak, że i teraz martwimy się, żeby Irenka nie zgubiła się gdzieś w tych tłumach. Umówiliśmy, o której restauracji my będziemy... W której czekać będziemy, jak zgubimy się. Tak. Tak, coś... Ale tyle ludzi i nie możemy kręcić filmik, bo boimy się, że wpadnie ten telefon. No, idziemy dalej. To coś myślimy, że tutaj jeszcze będzie ciekawego. Tak, coś znajdziemy. Znajdziemy. To trzeba iść aż do zamku lublińskiego. No, wszystkie pokażemy. To dziś w piąty raz będziemy... Głośno rozmawiaj, bo ciebie nie będzie to słychać. Dziś w piąty raz będziemy koło zamku. Tak, bo trudny dzień mamy dziś. Trudny, ale bardzo, bardzo dobry, fajny i pozytywny. Jest wspaniały. Jest wspaniały, ależ tutaj ludzi. Tak. Aha, coś tam już widzę, wiesz, tak, dobrze. Нашлишми такі образи на джемках. Так, бардзо ладні. О, Вікторія. Ні, не єстем. А я єстем. Ну ні. І теж я єстем. Ага, а то найгорше то єст Вікторія, так? А Вікторія муль. То Іранка повідомила, що єстем муль щара. Ну, а то єст она, розумієте, як то живемо. Це бардзо ладно. Може, я з тим сова, мудра як сова. Я є з тим сова, я співаю як сова.
на що там? Може якийсь клуб, ну йдемо, йдемо там. Jestem szokowana. Irenka nie ma słów, żeby powiedzieć tyle tutaj wszystkiego. Nasza babusia zawsze mówiła, baczyła, a takie się nie baczyła. O, to tak. Tak, to dużo ludzi widzieliśmy na Nowy Rok, na Boże Narodzenie, ale tyle ludzi w Lublinie nie widzieliśmy. Tak, jeszcze. I to okropne jest. My nic nie możemy kręcić, bo tak w tą stronę 1000 ludzi i w inną stronę też. Ale trzeba kręcić, idziemy. Trzeba. 1000 ludzi my już widzieliśmy, a kultury jeszcze nie. Co? Już noc na dworze, gdzie ta kultura? No to idziemy. Słycham, gdzieś jest. Przyszliśmy do jakichś warsztatów kultury i też to bardzo ciekawe miejsce i wszystkie teraz pokażemy. I zobaczcie, tutaj też jest pszczoły, a jak już mówiliśmy, że pszczoły w Lublinie bardzo jest kulturne. Złoci. Блестят. Это домики. Такие малюнки там. А давай покажем. А есть такие домики цікаві. Але теж тут дуже люди є. Але не так дуже, як на вулиці. Це цікаве то є. Там все. Тут якісь ванні, багато жирандолі є. Już idziemy na ulicę, bo tutaj dużo ludzi też. Ale się tłumy, kolejki. Oj, przyszliśmy gdzieś do głównego jakiegoś eksponatu pewne, że tak, Irenka? Nie wiem. Coś się dzieje tutaj. Coś ciekawego jest. Tyle ludzi. Co tutaj jest? Może tutaj można potańczyć? Tak, to pójdziemy. Gdzie wszyscy idą, tam i my. A i tutaj dużo ludzi. I co to jest? Pszczoła. Gdzie? Aha, tutaj pszczołka jest. Jakaś... Super, idziemy. Pszczoła jest. Taka duża. Można zrobić zdjęcie z pszczoła. Ale zobacz, jaka ona ładna jest. Taka duża. Super. Idziemy z jednej strony. Może... Skrydła, żeby pokazać. Zobaczcie, jaka pszczoła jest. Taka żółta jak ja. Duże dziecko koło tej pszczoły. Ale ciekawa taka. Byliśmy tutaj w dzień i nie zeszliśmy, ale było dobre widać. Ona była nie taka ładna. To zobaczcie, wszędzie jest trawa. Trawa, a tutaj już nie ma. Co tam, Irenka? Jest jakiś koncert? A co tam widać? Bardzo ładna śpiewa dziewczyna, tak, Irenka? Tutaj samo. Swoja atmosfera jest. Ale dalej...
na innej stronie Starego Miasta, zeszliśmy jakąś ciekawą restaurację i chcemy po prostu pooglądać, co tam jest. Wszystkie zielone. To jest drzewka. Coś ciekawe. A tak pachnie, nie zawsze jest. Można napisać. Może napiszemy? Tak, napiszemy. Trzeba postawić trochę w kolejce. A co napiszemy? Ja wiem. Na pozycji. І на позитиві напиши. І на позитиві. Позитиві. Coś tutaj jest ciekawego. O, i ciasta. To jest pan 8. Tutaj kolega powie, ile tam ciasto. Jakieś jedzenko dla tych, kto bardzo jest głodny po tej kulturze. Ale jesteśmy nie głodni. Tak. Ale bardzo kulturni. To pozdrowienie dla wszystkich może być. Pozdrawiam. Tak, dziękujemy bardzo. To jest kanał na pozytywie. Pozdrawiamy mamę, tatę i rodziców. Tak. Dziękujemy bardzo. Miłego wieczoru. Tutaj jakiś polski rap jest, ale nie pójdziemy tam, bo tyle ludzi. Irenka chce tańczyć, ale Irenka widzę, a to bardzo ładny rap. Ja nie wiem, kto to jest, ale super. Irenka tańczy. Nie mogę zupełnić Irenku. Bardzo jej ten rap podoba. Nie? A ludzie chodzą o tak, po prostu na prosto. Nikt nie może. Nie bardzo To jest bardzo takie ciekawe, kiedy tak. Wszystkie coś... Kiedy ty trzezwy, nie pijany, a wszystkie pijanie, to tak. Bardzo ciekawe. Oj, słuchajcie, już gordło boli tak głośno mówić. O, już na Stare Miasto przyszliśmy. Zobaczcie, jaka jest tutaj ładna restauracja. O, zobaczcie. Bardzo ładna. Super. Tutaj jakieś obrazy jest. Tak, jakieś современne искусство. Tak. Obrazy i ludzi. Поселок Люблинский. Tak. Tutaj coś ciekawe jest, nie? To może природа под замком. Może to трzeba zrozumieć. Wszystkie.
co pójdziemy. A co tutaj jest? A co Irenka? Sama to tu jest. A tutaj jakiś kaktus jest, nie? A co to? Ale to nie jest... Ja myślę, że to nastojasi, ale nie. Mamy jakiś krystal. Tak, coś ciekawego. Coś ciekawego. No plastikowe jest. Tak. To pójdziemy, co to jakaś paucina? I też paucina jakaś. O, to jakiś pauk. Co to jest? Nie, to kaktus jest. Ciekawo. Dobrze, idziemy dalej. Oto tam. Это было бы очень барзо супер, если бы весь мусор на планете Земля выглядел вот так. И что, наши дорогие, показали мы трохи ноц культуры тут в Люблине. Вшистка забачилишмы и вам показали. Так. Там терас до вицения. До забачения. Бузячки. Бузячки.